Cześć. Ostatnio dostajemy od Was bardzo dużo pytań, jak przyklejać sztuczne rzęsy. Oczywiście już kiedyś robiłam o tym odcinek, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, a rynek się przecież zmienia, prawda? Dokładnie. Aktualnie mamy dostępne różne techniki klejenia rzęs. Mamy szeroki asortyment, mamy kępki, rzęsy całościowe. I właśnie o tym wszystkim dzisiaj Wam opowiemy. Dlaczego doklejamy sztuczne rzęsy? Przede wszystkim dlatego, że dzięki nim wydobywamy oko, konturujemy, ale także i podkreślamy. Jest tak naprawdę dużo opcji, bo sztuczne rzęsy mogą nam świetnie nie tylko zagęścić nasze naturalne rzęsy, ale tak jak Zuzka powiedziała, mamy możliwość pracy nad naszym kształtem oka, tak? A czym to właściwie zrobić? No, mamy, słuchajcie, do wyboru naprawdę oszałamiającą ilość sztucznych rzęs i mamy do wyboru, można powiedzieć, między dwoma kategoriami. Po pierwsze są kępki, czyli takie pojedyncze rzęsy, pozlepiane kępki, które możemy przyklejać właściwie w kilku długościach, bo mamy te rzęsy od short. Tak, bo Zuza mówi bardziej nazewnictwem, czyli krótkie, średnie i długie. A dla takich bardziej wprawionych są oczywiście też długości. Szóstki, ósemki, dziesiątki, dwunastki, czternastki. Onia to. Nawet czternastki. Można sobie je zaczesywać, to nie dla nas. Ale tak, są oczywiście długie, różne długości i możemy tak naprawdę tymi kępkami stworzyć sobie taki wachlarz od bardzo naturalnych poprzez no, taki jak, sztuczny jak efekt. Bardzo chcemy. Dramatyczny, sztuczny efekt. No i mamy całościowe rzęsy od, Boże, naprawdę od takich bardziej naturalnych, krótszych, dłuższych, krótszych od wewnętrznego kącika, dłuższych na zewnątrz, kolorowych, o różnej grubości, więc tak naprawdę sami decydujemy, co dzisiaj chcemy przyklejać. Jeżeli chodzi, mogę za Ciebie powiedzieć, że my lubimy naturę. My lubimy naturę i zwykle używamy kępek, dlatego że kępki dają nam tą możliwość, że po pierwsze możemy je przyklejać, tak jak wcześniej powiedziałam, od krótszych do dłuższych, możemy je przyklejać warstwowo, to znaczy wkleić jedną warstwę, za chwilę jeszcze kolejną, a za chwilę jeszcze kolejną. I dołożyć się, aż osiągniemy ten efekt, na którym nam zależy. Dokładnie, natomiast no, pasek przyklejamy i właściwie jest teoretycznie szybciej, no ale jak to będzie wyglądało, to pokażemy Wam na koniec, kiedy już będziemy przyklejały te rzęsy. Na pewno jest bardzo istotne to, z jakim okiem mamy do czynienia, ponieważ tutaj struktura oka bardzo dużo nam mówi o tym, jaką formę wybierzemy, czy to będą bardziej kępki, czy też rzęsy całościowe. No i oczywiście jaki efekt chcemy osiągnąć, tak? Czyli od bardzo naturalnego, o tym, o czym mówiła Ania, do takiego bardziej spektakularnego, bądź wręcz karnawałowego efektu. A żeby było jeszcze lepiej Wam zrozumieć, o co nam chodzi. Świetnym przykładem jestem ja, ponieważ nie dość, że mam opadającą powiekę. Aniu. No tak, bądźmy tutaj realistami, ale żeby było łatwiej zrozumieć, tak? Jeżeli ktoś ma małe oko albo na przykład opadającą powiekę, małą przestrzeń między brwiami a rzęsą, no to takie rzęsy, które rewelacyjnie sprawdzają się na przykład u Kim Kardashian albo u wszystkich dziewczyn, które mają no, duże, piękne oczy w cudownym kształcie, pięknie wyregulowane łuki brwiowe, to czy przykleją sobie takie rzęsy, czy przykleją sobie długie kępki, zawsze będzie dobrze wyglądało. Natomiast u osób, które mają małą powiekę, mało... Czyli tak jak ja. I tak jak ja, i mało tutaj właśnie tej przestrzeni, no to wtedy już te rzęsy trzeba i dopasować, i, no i wybierać te bardziej krótsze, bo one będą wtedy zdecydowanie naturalniej wyglądały. No a przy tych większych powiekach, no to można szaleć i tak naprawdę wybierać te rzęsy do woli. Czyli jednym słowem, definiujemy kształt oka i zastanawiamy się nad tym, jaki efekt chcemy osiągnąć. Co nam się przyda do przyklejenia sztucznych rzęs? Zalotka. Penseta. Sprawdzam Waszą czujność. Chyba moją. Do czego przyda nam się penseta? Penseta przyda się zdecydowanie do wyjęcia sztucznych rzęs z pudełeczka. Możemy to zrobić też palcami, ale penseta na pewno będzie fajnym i wygodnym akcesorium, przydatnym do tego. I dodatkowo penseta nam się przyda do tego, aby docisnąć sztuczne rzęsy do naszych naturalnych. Jeżeli chodzi o nożyczki, polecam, żeby były małe, a nie duże, bo też będzie wygodniej. Nożyczki przydadzą nam się zdecydowanie do przycięcia sztucznych rzęs w momencie, kiedy no, zajdzie taka potrzeba, albo kiedy będziemy chciały po prostu wyrównać, albo sprawić, żeby ta długość była odpowiednia i dobrze wyglądała. Kupując rzęsy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak będą finalnie wyglądały. Więc nożyczki są tutaj naszym kołem ratunkowym, które pozwolą nam dopasować je do kształtu naszych rzęs.
Jeśli chodzi o klej, mamy dostępne kleje transparentne, kleje białe i kleje czarne. I tutaj tak naprawdę wybór zależy od Was. Bardzo istotne jest to, żeby ten klej był finalnie niewidoczny na naszej powiece. I też warto jest chwilę odczekać, zanim zaczniemy aplikować rzęsy, czyli nałożyć niewielką ilość kleju na pudełko, chwilę odczekać i dopiero zacząć aplikację rzęs. Jeśli chodzi o zalotkę, ten magiczny sprzęt pozwoli nam przygotować rzęsy przed aplikacją rzęs bądź kępek. W naturalny sposób je wywinie i jest to świetny sposób dla tych wszystkich osób, które mają prosto rosnące rzęsy. Pozwoli nam ładnie je podkręcić, dzięki czemu cały efekt będzie bardzo naturalny i delikatny. Zaczniemy od aplikacji kępek i mamy do wyboru dwa różne rodzaje opakowań. Jedne to takie, w których znajdziemy jeden rozmiar, dzięki czemu możemy uzyskać bardziej spektakularny efekt. Natomiast gdy zależy nam na bardziej naturalnym efekcie przyklejania kępek, możemy wybrać opakowanie, gdzie znajdziemy trzy długości, dzięki czemu możemy uzyskać efekt od bardzo naturalnego do bardziej spektakularnego. Zanim jednak przejdziemy do przyklejania kępek, bardzo ważne jest przygotowanie powieki. No tak, bo ty nie masz pomalowanego zupełnie oka, a ja mam już przygotowane w formie aplikacji czarnej kredki i roztarte jej bardzo mocno tuż przy linii rzęs. To źle czy dobrze? Która ma z nas dobrze, a która źle? No właśnie. Tak naprawdę mamy w tym momencie dwa różne przypadki. Ania ma wcześniej pomalowane oko, więc rzęsy będą, czy kępki, będą tutaj ostatnim elementem, który będziemy aplikować. Ja mam powiekę czystą, także bardzo istotne jest to, abyśmy zadbały o to, że te kępki muszą być doklejone idealnie pomiędzy nasze rzęsy, aczkolwiek mimo wszystko na skórę. No i właśnie, co z tą skórą? Bardzo ważne jest to, żeby ją też odpowiednio przygotować. Nie może być ona tłusta, czyli nie może być tłusta dzięki poprzez wcześniejszą aplikację kremu bądź produktu do demakijażu. Musimy mieć absolutną pewność, że jest ona zmatowiona, odsączona, tak. I dopiero wtedy możemy przystąpić do przyklejania kępek. Czyli reasumując, i Zuzia, i ja mamy dobrze przygotowaną powiekę, bo tak naprawdę nie ma zasady, kiedy przyklejać sztuczne rzęsy, tak? Czy trzeba wcześniej przygotowywać oko, bo tak naprawdę wszystko zależy od nas, tak? Jaki efekt chcemy uzyskać. Natomiast żeby nie było widać tych sztucznych rzęs, warto albo wcześniej sobie pomalować kredkę, cień, liner, albo jeżeli chcemy w te rzęsy kępki wklejać na sotę powiekę, czyli na czystą powiekę, to musimy bardzo uważnie skupić się na tym, żeby one były precyzyjnie wklejone, tak żeby tego węzełka, czy nawet nie węzełka, łączenie, ale łączenia, nie żeby było, nie było widać. Dokładnie. No dobrze, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czy doklejamy kępki przed wytuszowaniem rzęs, czy po wytuszowaniu? My wybieramy tak naprawdę obydwie techniki, bo wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy sztuczne rzęsy chcemy używać kilkanaście, nawet kilkadziesiąt razy jedno opakowanie, czy po prostu tuszujemy łącznie z naszymi naturalnymi i no, nie będą starczały na tak wiele razy, jak te, które byśmy wkleili dopiero na pomalowane nasze rzęsy. Ale żeby było łatwiej to zrozumieć, pokażemy Wam jedną i drugą technikę. Zuza przyklei u siebie, co wybierasz, kępki czy całościowe? Wybieram kępki i przykleję je przed wytuszowaniem rzęs, bo osobiście wolę je aplikować w ten sposób. A Ty, Ania? No, ja zrobię całościowe i wytuszuję je. I zobaczymy, jak będzie. Dokładnie. Tak jak już mówiłam wcześniej, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie powieki. Ponieważ wcześniej nie aplikowałam na nią żadnego produktu, to jest duże prawdopodobieństwo, że moja powieka może być delikatnie tłusta. W celu wyrównania kolorytu skóry i ujednolicenia zaaplikuję waniliowy cień na całą górną powiekę. Przed doklejeniem kępek warto się zastanowić nad tym, jaki efekt chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy bardziej naturalny, to warto jest zacząć od tych krótkich do rozmiaru średniego, natomiast jeśli chcemy bardziej widowiskowy efekt, to zaczynamy od średniego rozmiaru do tego najdłuższego. Od jakiego momentu doklejamy kępki? Nasze naturalne rzęsy tak naprawdę będą stanowiły bardzo fajny początek, więc nie zawsze należy przyklejać kępki od samego początku do końca. Warto jest wykorzystać nasze naturalne rzęsy i zacząć doklejanie kępek od środka ku zewnętrznej stronie. Pierwszym etapem będzie przygotowanie kleju, czyli wyciśnięcie niewielkiej ilości. A dlaczego robimy to jako pierwsze? No właśnie dlatego, żeby ten klej troszkę nam zgęstniał, dzięki czemu będzie łatwiej nam później przykleić nasze rzęsy. Odrywając rzęsy, musimy to zrobić bardzo delikatnie, tak aby nie naruszyć ich struktury. Bardzo ważne, kępkę doklejamy do skóry, a nie do rzęsy. Dopiero później dociskamy delikatnie do linii rzęs. Kępkę przyklejam jak najbliżej linii rzęs, ale żeby jeszcze lepiej ona się utrzymywała, dociskam ją teraz do linii rzęs. Don't take it, don't take your love away from me. Oh, don't take it, don't take it.
I teraz robię stop, przechodzę na drugie oko, doklejając dokładnie ten sam rozmiar, dzięki czemu uzyskam lepszą symetrię i będę miała pewność, że jedno oko będzie wyglądało dokładnie tak samo jak drugie. Teraz przykleję rozmiar średni w zewnętrznym kąciku oka, dzięki czemu uzyskam efekt kociego oka, ale także wymodeluję oko. Ponieważ mam blisko osadzone oczy i dzięki tym kępkom jestem w stanie w naturalny sposób je od siebie oddalić. Pamiętajcie, żeby zrobić to bardzo delikatnie. Doklejenie kępek możemy zostawić na tym etapie, dzięki czemu mamy bardzo naturalny i delikatny efekt. Zależy mi na objętości i bardziej spektakularnym efekcie, więc teraz nałożę drugą warstwę, przejdę do tego krótszego rozmiaru i zaaplikuję go od środka ku zewnętrznej stronie. Patrząc w lusterku na rzęsę od dołu, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy gdzieś nam jeszcze może brakuje jakiejś kępki i to jest ten czas na to, aby to jeszcze uzupełnić. Dla bardziej estetycznego efektu i dla zagęszczenia jeszcze bardziej linii rzęs zaaplikuję czarny cień pędzelkiem do eyelinera. Pozostaje mi jedynie wytuszować rzęsy. W makijażu bardzo ważna jest równowaga. Ponieważ mam mocno podkreśloną górną linię rzęs, to teraz muszę mocno wytuszować dolną. Teraz czas na rzęsy całościowe, ale o szczegółach opowie Wam Ania. Ja, słuchajcie, wybrałam dla Was rzęsy marki Ardell, Demi Wispies, jedne z moich ulubionych, dlatego że są na przezroczystej lince, a nie na czarnym, dosyć grubym pasku. Pokażę Wam teraz moje dwa sposoby na wyjęcie sztucznych rzęs z pudełeczka. Pierwsze za pomocą palców, dociskamy palec równomiernie do sztucznych rzęs i pod ich naciskiem delikatnie usuwamy sztuczne rzęsy z pudełka. Drugim sposobem jest oczywiście penseta. Ja nie mam długich paznokci, bo jeżeli macie długie paznokcie, to możecie podważyć z jednej i z drugiej strony. Ja nie mam, dlatego świetnie do tego sprawdzi mi się penseta. Pensetą łapię delikatnie z wewnętrznej strony i z zewnętrznej strony i delikatnie podważam. Ważne, żeby to zrobić bardzo delikatnym ruchem, żeby nie uszkodzić włosków. Sztuczne rzęsy są już wyjęte z pudełka, teraz czas na przyklejenie, ale zanim sięgnę po klej, na początku zalotka i oczywiście nożyczki. Dlaczego? Zanim będziemy kleić sztuczne rzęsy, najpierw warto je dopasować do kształtu powieki. Często jest tak, że sztuczne rzęsy są po prostu za długie, dlatego warto je przyciąć. Kiedy dopasujemy i stwierdzimy, że na przykład sztuczne rzęsy są zbyt długie, zawsze warto dociąć je nie od wewnętrznego kącika, tylko od zewnętrznego kącika, żeby po prostu bardziej naturalnie wyglądało. Po dopasowaniu rzęs pora na zalotkę. Zalotką oczywiście podkręcam rzęsy, przytrzymujemy przez kilka sekund. Dzięki podgnięciu naszych naturalnych rzęs zalotką dopasują się lepiej do tych sztucznych, przez co efekt będzie zdecydowanie fajniej wyglądał. I słuchajcie, jak kleić sztuczne rzęsy? Znowu, mam na to dwa sposoby. Pierwszy sposób, wyciskam bezpośrednio z tubki odrobinę kleju. Delikatnie, cieniutką warstwę aplikuję na rzęsy. Jeżeli nałoży mi się zbyt dużo, delikatnie odsączam palcem. I muszę chwilkę zaczekać, żeby klej zgęstniał. Wtedy zdecydowanie lepiej przyklei się do powieki. Czekam około 30 sekund. Kiedy klej już zgęstnieje, bez problemu możemy go przykleić już do powieki. Teraz jak to zrobić?
Słuchajcie, nakładamy sztuczne rzęsy mniej więcej na 3/4 powieki. Ważne, żeby te najkrótsze włoski nie były przyklejone bezpośrednio przy wewnętrznym kąciku, tylko około 5 mm dalej. Wtedy znowu będzie to najlepiej wyglądało i rzęsy będą najlepiej modelować powiekę. Przykładamy. Najlepiej przyłożyć od razu środek. I teraz zostały nam do przyklejenia tylko wewnętrzny i zewnętrzny kącik. Po przyklejeniu warto je docisnąć i wkomponować, dopasować do naszych naturalnych. Teraz drugie oko i na drugim oku pokażę Wam drugi sposób nabierania kleju na rzęsy. Niewielką ilość kleju nakładamy na dłoń. Większa kropelka. Bierzemy sztuczne rzęsy. Możemy je wziąć w palce albo w pensetę. I zaczynamy albo od wewnętrznego do zewnętrznego kącika, albo od zewnętrznego do wewnętrznego, delikatnie przejeżdżając po pasku i nakładając tym samym niewielką ilość kleju. Jeżeli chodzi o wykończenie tego makijażu, oczywiście zależy on od nas. Jeżeli chcemy, żeby sztuczne rzęsy posłużyły nam na dłużej, nie tuszujemy ich i po makijażu zdejmujemy, usuwamy klej, chowamy do pudełeczka i tak naprawdę takie rzęsy możemy aplikować jeszcze nawet kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy. Natomiast jeżeli zależy nam na spektakularnym efekcie, który ja osobiście bardzo lubię, to sztuczne rzęsy możemy jeszcze, kiedy już pomieszały się razem z naszymi naturalnymi, dodatkowo wytuszować, co właśnie zrobię, ale wcześniej dołożę trochę złotej kredki na dół i oczywiście pomaluję także dolne rzęsy. Tuszuję rzęsy. Sztuczne rzęsy są genialną opcją do natychmiastowego upiększenia makijażu, powiększenia czy uniesienia optycznego oka, ale warto jednak pamiętać, że nie każdy makijaż musi być wykonany w ich towarzystwie. Dragons.